finału, polegliśmy 2-1. Ogólnie niezłe wyniki były, te gierki wszystkie takie w miarę close były, więc... Spoczko. Dobrze. Team Fear. Ready? Zobaczymy, co gracze będą mieli nam do pokazania na pierwszej mapie Dolina Cierniodławów. Mapa, na której według mnie Team Fira zagrał wczoraj bardzo dobrze. Naprawdę, oni na tej mapie wczoraj zagrali bardzo dobrze. Bardzo dobrze. To już nie chodzi o to, że my tam dostaliśmy rekta, ale ja w trakcie tej gry czułem, że oni po prostu grają dużo lepiej jako trójka niż my, nie? Nie mieliśmy za bardzo... co powiedzieć na tej gierce. Nie mieliśmy za bardzo jak odpowiedzieć. Teraz na tej Dolinie Cierniodławów inaczej bym zagrał niż wczoraj. Przede wszystkim nie piknąłbym Huma. Ale zobaczymy. Dobra. Finały, panie i panowie, Team Lemes versus Team Fear. W Team Lemes mamy Palucha, który gra Undeadami. Mamy Draniku, kolegę z Białorusi, który gra... Z Białorusi, Draniku mówi po polsku, stary dobry chłop, więc jeden z nas, tak można to nazwać. Draniku gra orkami, no i Lemes, który, uwaga, w finałach nawet razu nie wyciągnął pana rifle. Nawet razu nie wyciągnął pana rifle, a jeżeli Lemes nie wyciąga pana rifle, panowie, to znaczy, że coś jest nie tak. Że coś jest nie tak, że jednak Lemes poczuł, że da się to kontrować w 3x3 przede wszystkim. Słabo to się skaluje według mnie, tak mi się wydaje. No i trochę jesteś powolny. Zależy na jakich mapach. W kwalifikacjach jeszcze te parary są w miarę spoko, bo w kwalifikacjach jest takie, że teamy nie są dokładnie zawsze złożone. Nawet jak Excel mówi, że jest zbalansowany, to jednak jest tam jakaś, wiecie, zawsze minimalna przewaga po stronie któregoś teamu. I wtedy ty jako solo gracz parary zrobisz więcej niż jako solo gracz Archmage plus Footy z shieldem. Ale tutaj ewidentnie ja też uważam, że granie Archmage'a jest dużo lepsze, kiedy już mamy jakiś tam team złożony w miarę trzech ogarniających graczy. No i znacie się już jakiś czas, bo no nie gracie pierwszy dzień, tylko drugi wspólnie, tak? Dobrze. Team Fear. Finn, który gra Undeadem. Przepraszam, Finn, tak to jest. Fear, który gra Elfem. Tym będą prawdopodobnie grane Hunty, tak jak przeciwko nam. Zaraz zobaczymy, czy będzie switch w Huntereski. No i drugi Undead, Pawcio, który gra Dreadlorda. I chłopaki, no prawdopodobnie będą grani bardzo agresywnie od early game'u. Zobaczymy. Zobaczymy, jak Fear dokładnie to robi na tej mapie. Okej. Rękawice żwawości, pierwszy przedmiot. Tutaj też. Lemes klipuje z milicją, czterech milicjantów sobie wyciągnął, tak samo ja też wyciągałem, czterech, pięciu to jest za dużo, pierścień ochrony plus cztery. Pawcio również wychodzi na mapę, też pewnie sobie coś sklipuje. To samo robi Paluch, też wychodzi na mapę, gra Kryp Lorda. Draniku leci na Fyna, czy Draniku znowu gra Fastecha? Nie, nie gra Fastecha tym razem. Nie gra Fastecha. Nie wiem, czy jakiś moderator nie mógłby wam zrobić pola. Ja niestety muszę zaraz zająć się obsuwaniem, chłopaki. Więc tak, ale to, co mogę dla was zrobić, panie i panowie, to jest... włączę ten czat, żebyście widzieli, co się dzieje. Żebyście nie musieli cały czas zaglądać na czat, żeby czytać... O, ładny creepjack od Fyna. Bardzo ładnie, jednak bohater ma coraz mniej many. Niedługo będzie miał manę... No, ma ten manę na dwa koile. Niedługo będzie miał dwa koile. Tutaj jakaś, tutaj pięknie złapany Draniku, o mój Boże, nie dość, że chłop dostał Ruta, to jeszcze dostał Snipa, jakby było mało. I to jest ten moment, kiedy Draniku nie wie, czy warto robić TP. Widać, że chłopaki chyba nie oglądali naszej gry, Team Robinson versus Team Fear na tej mapie, bo wiedzieliby, czego się spodziewać, wiedzieliby, czego się spodziewać. Patrzcie, jak grają agresywnie i sforsują, i teraz będzie, wam przewiduję, jak to będzie. Sforsują TP na kolejnym graczu i będzie sytuacja, znaczy na kolejnym, jeden gracz będzie miał sforsowany TP prawdopodobnie, nie, bardzo ładnie uratowany bohater dzięki pustelnikowi, który rzucił Perdża, oczyszczenie. Łapane jednostki, łapiemy co możemy, otoczony, tak jest, sfokusowany tutaj pierwszy piechur, Draniku już wraca z bohaterem, czy ma jakichś headhunterów, ma tylko jednego. Fyn niedługo będzie miał drugi poziom. No, 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 powiem wam, że wygląda to nie najgorzej jednak. Będzie zaraz Impale, czy tutaj w tego Finda Impale. Tak, złapany koniuszkiem.
czubkiem. No, już chciałem zacząć płakać, że co to ma być? Że co to ma być? Elegancko. Drugi poziom na dykaczu w końcu. Fir huntereski z Turaksa. Pawczo, coraz więcej guli. No tak, no co ma grać innego? Generalnie niebiescy przejęli mida, co jest bardzo ciekawe. Podoba mi się to, że palec nie gra na dekacza, tylko Cryplorda. Bardzo mi się to podoba. Oho, kolejny. Oj, 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 nie można takiej kili zostawiać. Tym bardziej, że była zainwestowana mana od Cryplorda i to dużo. A bez problemu ten Finn powinien być otoczony. To są błędy, panowie. To są błędy, których być nie powinno. Oj, przechwycono. Jakim cudem? Jakim cudem Finn, który ma movement speed z aury, zostaje przechwycony drugi raz? Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia. Trzeci poziom Dreadlorda zaraz tu prawdopodobnie będzie. Fir biega z huntereskami. Jest super ilość jednostek, które będą świetną kontrolą na te huntereski. Mamy pierwszych strzelców, mamy łowców głów. Naprawdę nieźle. Dziękuję za pomoc, panie moderatorze kanału. Oho, jest TP, dobrze, zesnajpiony. Ile akolitów? Jeden akolita zesnajpiony. No i najgorzej, tym bardziej, że Undead właśnie robi salę umarłych, znaczy robi sobie czarną stadelę, więc tego akolity nie będzie bardzo długo. Tutaj chłopaki coś próbują razem działać. Jest push zaraz na... Lemes, dlaczego nam nas zawsze zrobiłeś towera, a teraz nie masz tego towera? Lemes, zaraz będziesz żałował, że nie masz towera. Na nas Lemes nawet dwa towery postawił. A teraz ani jednego nie ma. Dlaczego się w tym cofa? To jest tylko jedno TP od jednego gracza, panowie. Nie. Dlaczego nie robicie? Dobra, może zobaczyli kogoś na tył. Ajajajajaj, Lemes, niedokładne TP. Oj. Na szczęście nie wyszło tak źle, stracona tylko jedna jednostka. Mogło być dużo gorzej. Dużo, dużo gorzej. Patrzcie, Clarity przyniósł Fear dla Dreadlorda. Widzicie? To jest współpraca. To jest, panowie, współpraca. Draniku, beton gotowy. I Draniku znowu Vivy robi, nie? Draniku znowu Vivy. Lemes przechwycony, jego strzelec. Oj, i zaraz będzie fut. No fut to nie jest taki straszny, tym bardziej, że chyba te futy nie mają shielda. Okej, nie udało się otoczyć. Kolejne błędy. Od groma chłopaki mają jednostek. Jaką odpowiedź będą mieli na to niebiescy, niebiescy TP? Lemes szybko stawia sobie tę jedną kryptę, żeby prawdopodobnie kupić TP i być w stanie zaraz bronić. Trzeba zniszczyć sklep. Bardzo dobrze, Draniku, zniszczyłeś sklep. Świetnie. Wał ispy od Fira i... Czy to będą ispy do towerowania, czy do czegoś innego? Nie podoba... Draniku chyba na coś czeka. Nie wiem dokładnie. Sieć prawdopodobnie... Finn ma już te dwa, więc sieć na Findach powinna być, jak najbardziej. Dobrze, Lemes wykorzystuje wolną chwilę, próbuje sobie skipować jakiegoś kampa, zdobyć trzeci poziom na Arkmage'u. Niebiescy, czerwoni cały czas kontrolują środek. Mają XP u Undeada, u Pawcia. Więc wyrobili sobie przewagę, ładnie to zrobili. Patrzcie, kontrolują cały środek, dzięki temu mogą sobie zrobić właśnie ekspansję, tak jak teraz zrobił to Pawcio. Mamy scouting od żuka ścierwojada, który właśnie zauważył, oho, jest nawiedzona kopalnia złota. Chłopaki, achtung, achtung, alarm, alarm, wake up. Jeszcze Klipjack wjechał na Lemesa, Lemes nie ma TP, traci bohatera i jeszcze zabierali mu moba tego. Ojej, kryształowa kula, słaby przedmiot. Ale no zawsze można sobie przynajmniej skautować te kopalnie złota. Kolejne jednostki łapane u Fira! Przepraszam, u Lemesa! Ajajajajaj, Lemes na pewno nie jest zadowolony, ale patrzcie jaki tutaj jest wjazd na XP. Ale teraz XP po prostu uratować, może nawet strajdować jakąś jedną, dwie jednostki. I chłopaki i tak będą z tego zadowoleni. Slip jest, patrzcie, świetnie! Slip na FS-a, żeby próbować wyłapać jakieś jednostki. Chyba jednak się nie uda, slipować Vivę trzeba, czyli zniszczenie, nie. 146 KP na kopalni. Wystarczająco. Dziwo, ten akolita Pawcia nie naprawiał. Teraz zaczyna naprawiać.
No, czerwoni zdecydowanie mają przewagę. Czy kompozycyjną przewagę mają? Nie wiem. Ale patrzcie, Shir już te trzy z Hunteresek robi switcha bardzo ładnie. Pewnie jeżeli mu się uda, będzie chciał wyprodukować jakieś MG. Salę umarłych dopiero u... Znaczy dopiero będzie czarna cytadela robiona u Pawcia. Plus jest taki, że tak jak mówię, Lemes strasznie dużo stracił, dostał Creepjacka, więc... Normalnie Lemes prawdopodobnie miałby już 50 supa i chłopaki mogliby przynajmniej myśleć o tym, czy da się jakoś zrobić counter pusha przeciwko tej ekspansji, czy nie. W tym przypadku, jak niestety Lemes stracił trochę, no nie ma takiej możliwości. Lemes prawdopodobnie przeszkolił się właśnie na Blizzarda z Water Elementala. Ten sobie creepuje, mamy pierwsze destroyery. Trzeci poziom zaraz będzie na bohaterze. Chłopaki nie wiem, czy polują na kogoś na środku, czy robią pusha znowu na XP. Zobaczymy zaraz Pawcio, żeby nie dostał jakiegoś... Nie, Pawcio będzie bezpieczny, nawet jeżeli teraz zaraz złapie tutaj, znajdzie tego Cryplorda. Jest, tak jest. Czy uda się zrobić jakieś MG? Jest pierwsze MG, fajnie by było zrobić TP razem wspólnie z tym MG. Już wołane wszystkie góly tutaj do obrony. Draniku ma bardzo dużo popa, ale to są właśnie łowcy głów i jakieś dwie... dwóch jeźdźców wiatru. Czyli wiwki, jak ja to mówię. Destroyer, full many. Fear chyba chce wbiec na plecy tutaj chłopakom. Blizzard poziom pierwszy, tam no, jakoś dużo obrażeń nie zadaje, ale coś tam zbije. Zniszczona nekropolia, która kupuje bardzo dużo czasu. Chłopaki chyba szykują się do ataku. Patrzcie, jak na backlink chcą wjechać. Bardzo ładnie, tylko jeszcze uratować tą XP. Jeżeli uratują kopalnię, to jest super. Bardzo pierwszy, świetny pierwszy swarm. Ładnie tutaj zdżukowany Blizzard, ale za daleko. Pawcio trochę ucieka. Bardzo dobry impale. Kolejny Blizzard, bardzo mocny. Tutaj nie ma kontry na destroyery. Destroyery to wszystko zniszczą, Hunteresy ładnie się łączą. Mamy TP i tak naprawdę chłopaki tutaj za dużo nie osiągnęli. Jednostki są tradowane. Zniszczyli tak naprawdę samą nekropolię, ale zużyli 3 razy TP. 3 razy TP. Co tu się dzieje? Palet sam próbuje teraz zrobić swoją własną ekspansję, ale nie wiem, czy to nie jest za późno. Patrzcie, mamy już w produkcji MG. Prawdopodobnie do MG są właśnie robione upgrade'y. No i co? Mamy statuły, które wszystko będą healowały. Pawcio tak naprawdę może też kogoś feedować, tak mi się wydaje. No, będzie mógł Finowi nawet coś tam podesłać, żeby sobie zrobił jedną, dwie wyrmy. Chłopaki, patrzcie, ile złota muszę na TTP wydawać. Lemes zablokował mu się jeden strzelec. Trzeba kupić TP, TP już jest kupione. Mamy healing scrolle, mamy dwa healing scrolle. Sporo guli. Czy te gule będą miały z czym się bić? Będą miały, nie? Jest troszkę... Są baty pierwsze robione. Jest już ten poison na wiwkach, więc będą miały dużo więcej obrażeń. Paluch zbiera, no Paluch zrobił XP i zbiera z golda jednym akolitą, więc zanim w ogóle ta XP się zwróci, to minie od groma czasu. Lemes dwa towerki stawia, robi jak brainy. Jeżeli, no tak, jeżeli chłopaki zaraz, jest wyskautowana expa, teraz po prostu pójdzie wspólny push na expę, tak mi się wydaje, i będzie całkowita kontrola mapy znowu po stronie czerwonej, nie to żeby teraz nie kontrolowali mapę, bo ją totalnie kontrolują, mając dwie expy, jeszcze sobie pewnie elf niedługo będzie próbował postawić, tak to przynajmniej wygląda, chociaż nie wiem, może ten gold jest oszczędzony na jakieś itemy. Mamy pierwszą wyrmę. No i tu po prostu zostanie zniszczona expa i tyle za chwilkę. Niebiescy próbują wyjść na mapę, ale kompozycja czerwonych wydaje się straszna. Po prostu wydaje się straszna. Nie wiem, jak chłopaki chcą z tym walczyć, nie? Na pewno nie mogą walczyć na otwartej przestrzeni, tak mi się wydaje. Ale zaraz zobaczymy. W ogóle patrzcie, chwilę jeszcze tutaj Whisper sobie po coś ściąga. Nie wiem po co. Może po prostu, żeby wysadzić w bohaterach, w priestach. Nie wiem, jakby jakiś hex wjechał. Coś w tym stylu. Jeżeli Fear tak chce robić, no to super.
Patrzcie, przechwycane jednostki. Ojojoj, i teraz Force TP. Force TP, Force TP. Jak jest, tak jest. I widzicie, oni nie są w stanie nic zrobić. To już jest taka kompozycja. Panowie, no jak widzicie, MG, wyrmy, no to jest źle, jest źle. Jeszcze do tego destroyery są. Destroyerów naprawdę bardzo ciężko jest się pozbyć, kiedy nie ma kopterów. Destroyerów naprawdę jest się ciężko pozbyć, kiedy nie ma kopterów. Baty... To jak ja próbowałem batami to zrobić, to ciężko. Strasznie ciężko, strasznie ciężko. Fear po prostu robi coraz więcej MG. No tutaj mamy podwójne wydobycie, jest postawione drzewo życia, jakieś hoki, jeździec smoczego jastrzębia, ale ja nawet nie wiem, czy im się uda. Tu są jeszcze trzy findy. Okej, uwaga, czy Finn jest troszeczkę bez pozycji? Na szczęście sojusznicy są bardzo blisko, więc bez problemu zaraz mu tu pomogą. No, każda minuta jest totalnie przeciwko niebieskim. Niebiescy mają szachimat, nie są w stanie nic zrobić, jak mi się wydaje. Nawet jeżeli teraz wygrają tę jedną potyczkę, to i tak nie ma większego znaczenia, bo ekonomia, jaka tutaj działa po stronie czerwonych, po prostu teraz wykonuje całą robotę, nie? Patrzcie, czerwoni się nie śpieszą. Prawdopodobnie wiedzą o tym, że mają dwie ekspy. Oni, dobra, uwaga, jest engage. Wysadzają się baty, zniszczyły kilka destroyerów, jeszcze trzy są, które mogą się wysadzić. Dobra, wysadziły się kolejne, był chyba zapany jakiś, jakaś wyrma była zapana przez strzębi ich jeźdźców, ale wydaje mi się, że puścili. Dobra, uwaga, Bloodmage musi się cefnąć, ginie arcymag trzeci poziom, nie no, LMS traci dosłownie wszystko, nie? Palec 52 supplya, LMS 42, ile mają supply? 74 fin! 55 firy, ale to są same MG, które są na tym frontlane'ie. Strzelcy niestety, no GG, no i GG. No właśnie, to jest to, co mówiłem, to był szach i mat. Szach i mat. Mapa, którą teraz widzieliśmy, była map pikiem czerwonych, czyli Team Fear, więc to, że tutaj widzieli i wygrali, nie jestem jakoś super bardzo zdziwiony. Zaraz będziemy mieli mapę drugą i to była mapka, jeżeli dobrze pamiętam. Już wam mówię, panowie, Monsun, czyli Monsun będzie drugą mapą i to jest map pick strony Lemesa. Panowie, zaraz się widzimy, 3 minuty, maksymalnie 5 i jedziemy z nextem. Tutaj jeszcze wyniki, jednostki, no bohaterowie, totalna miasta. Zaraz wracam. Jedziemy, chłopy, druga gra, Monsun. Wybór mapy tutaj był drużyny Lemesa. Zobaczymy, co drużyna Lemesa zaprezentuje tutaj. Okej, czerwony Finn w drużynie Fira. Już widzimy, że prawdopodobnie będzie grał znowu swojego Death Knighta. Czerwony Fir jako elf. Oraz kolejny czerwony undead, Pawcio. Który widzimy, że będzie grał już jakiegoś bohatera z tawerny. Kogo? Nie wiem. Draniku. To wygląda powoli. Jeszcze ciężko powiedzieć, co tutaj dokładnie robi Draniku. Ten PO nam teraz powie, co tu się dzieje dokładnie. Zaraz zobaczymy. Draniku, co ty tutaj robisz, koleżko? I mamy... baraki. Albo sklep. Dobra, Draniku gra Fastecha. Lemes, no, zagra prawdopodobnie Archmage'a. No i Paluch... Dreadlorda. Cryplorda. On bardzo lubi grać Cryplorda, więc myślę, że zobaczymy Cryplorda. Dobrze, Monsun, powiem wam, że Monsun to jest chyba jedna z ciekawszych map 3x3. Można tu grać agresywnie, można tu grać makrogierki, jest sporo kampów do klipowania, na środku są bardzo fajne 4 kampy, więc uważam, że Monsun ogólnie powinien być wysoko, jeżeli chodzi o tą jakość mapy, jaką nam oferuje. Ok, Fear będzie oczywiście klipowanko, mamy KTG. Tutaj mamy Dreadlorda, tak jak mówiliśmy, tutaj będzie Death Knight, tu będzie Cryplordzik, poczekamy sobie chwilę, zobaczymy, co tu będzie na bank. Musimy poczekać, aż się Ziggurat skończy robić i prawdopodobnie zobaczymy tutaj Żuka. Tak jest, pan Żuk. Oczywiście jeszcze potwierdzimy, że jest Archmage, tutaj Farsir, no i Fastech.
Creepowanko, wyskautowany tutaj jest Draniku. Chłopaki już prawdopodobnie teraz wiedzą, że... O, pięknie, dobrze. On by i tak zginął ten Wisp, więc tutaj Fear wyciągnął full value. Czy nie było jak do bicia? Nie było. Pierścień ochrony plus 4. Tutaj powolutku na górze Undeady będą się rozpoczynały Creepowanko. Fafcie już się zabiera za robotę. No i Draniku idzie harasować, nie? Tylko kogo? Patrzcie, Fear czeka. Będzie grał Ruta prawdopodobnie Fear. Myślę, że ostatnio też wiele osób pokazało, że ten Root jest bardzo dobrym wyborem jako pierwszy spell. Plus grając Roota możecie grać z jakimś innym graczem naprawdę olbrzymią presję. To nie musi być też koniecznie według mnie ork, który gra Farseera, ale jest to zdecydowanie najlepszy wybór. Więc mam nadzieję, że niektórzy będą z tego korzystali, z tego combo, bo według mnie jest naprawdę potężne. Lemy zrobione w fast expo. Dobrze, Pawcio również sobie klipuje XP. Tak, jest już przygotowywany akolita, żeby przejąć. Nie wiem, czy specjalnie tutaj go Pawcio z tego uśpił gnola, żeby mu szkieletów nie parczował, czy jak? Uwaga, dobrze. Draniku bije, już co się dzieje. O, oj, próba otoczenia czterema jednostkami. O! Zaatakował wojska gracza. Najlepszym się zdarzy, ogólnie wiecie, to nie jest łatwe. Wydaje mi się, że otoczenie jednostkami ręcz jest trudniejsze niż otoczenie jednostkami mele, bo one troszeczkę inaczej się zachowują, kiedy używamy move comments, nie? Więc spoko. Też prawdopodobnie bym tutaj to spartolił. Pradrzewie cudów. Dużej straty nie będzie, ale Fear dostaje mocnego pusha. Zaraz będzie musiał sam się bronić. Undead Finn tutaj creepuje cały czas sobie kampa. Mamy shielda na futach. Bardzo ładna gra ze strony Lemesa. Paluch też sobie creepuje. Ma sobie maska na Cryplordzie. Trzeci poziom wbity. Oj. Łapane wispy. Bardzo ładnie. Pięknie mikrowany fut do tyłu. Jeszcze teraz Draniku tu wjeżdża. Mayday. Bardzo ładnie. O, Fear niepotrzebnie ruszył tutaj swoje archerki. Teraz stracił dwie. Jest teraz wsparcie już od Pawcia. Pawcio biegnie, ale z obrażenia, jakie tu są zadawane, Fearowi są olbrzymie. Chłop nie będzie miał drewna. A teraz jeszcze ściągają Fyna. W tym czasie Cryplordzik sobie creepuje, jakby nie było jutra. Myślę, że trzeba tutaj poświęcić bohatera. Nie robimy TP, poświęcamy bohatera. Zniszczona jeszcze studnia u Fira. Piękny, elegancki push. I tylko koszt jakichś tam pojedynczych futów. TP, znaczy ten, stracony Farseer, za zniszczone wispy, ściągnięcie trzech graczy wszystkich tutaj, zniszczona studnia, on sobie robi XP, Creeper sobie creepuje, zaraz będzie miał czwarty poziom. Panowie, elegancja Francja, ktoś by mógł powiedzieć, no tak, ale Undead też robi XP, tak, ale tutaj jest trzech chłopów, którzy nie creepują. Ork sobie zagrał Fastecha, więc jest zadowolony z tego, co było, nikt go nie harasował. Undead sobie creepuje Cryplordzikiem, zadowolony, uśmiechnięty. Hum sobie robi safe XP z jednym towerem, jeszcze w mainie nie postawił, więc super, naprawdę. Giną oczywiście futy, ale futy są po to, żeby właśnie kupić czas. Czy ja dobrze widzę, zostały tylko 4 wispy do drewna? Oj. I teraz Fear kupi bohatera, postawi jeden budynek i nie ma surowców, nie ma drewna. Okej, jak na razie, no widzimy, że Team Lemesa nie daje się bić bez odpowiedzi. Chłopaki też potrafią oddać z liścia po pierwszej gierce. No myślę, że w pierwszej grze chłopaki dostali liścia takiego na twarz. Zobaczymy, jak teraz odpowiedzą. Jak na razie odpowiadają według mnie w porządku. W ogóle, jakim cudem mogłem to przeoczyć? Przecież jeszcze palec zrobił XP. Panowie, ta sytuacja jest wyśmienita dla niebieskich. Jest wyśmienita, naprawdę. Tam chłopaki pewnie teraz się komplementują nawzajem. No, ten paluch bardzo ładnie to palec do LMS-a. Bardzo ładnie kupiłeś mi czas, też sobie postawiłem XP i skipuję sobie piąty poziom na Cryplordzie. No prawie piąty, prawie czwarty, nie?
Więc tam chłopaki sobie jak na razie mogą gratulować nawzajem tego, jakim wyszedł early game. Alchemik wykupiony tutaj od Fira. Expa pięknie broniono palucha. Krylprox, który świetnie się skaluje w late game'ie. Tylko przeżegnam się stopą w tej grze, na żywo tutaj, jeżeli zobaczę, że Krylprox ma trzeci poziom, piąty poziom i trzeci poziom żuków ścierwojadów. Jeżeli to zobaczę, to spróbuję się przeżegnać stopą na streamie. Nie wierzę w to, jeżeli ktoś to zrobi. Dobrze, ładnie sforsowane TP, ale teraz leci tutaj kolejny wjazd. Teraz poprawi tutaj Draniku, dobrze. Dobrze, dobrze. Undead ma tutaj tylko Narubiańską wieżę. Tak, Narubiańska wieża, dokładnie tak. Mamy pierwsze wiwy, te trzy w produkcji. Expa tutaj palucha tak broniona, że nie ma bata, żeby to przebić, tak mi się wydaje. Jest wykupiony Gnoll Strażnik, który ma Perdża, więc można się jakoś bronić przeciwko Rootowi. Polowanie tutaj na tego rannego Finda. O! Bić go. Jest Rucik. Gnoll Strażnik mógłby... Dobrze. Wszystko na dykacza. Będzie sforsowane jedno TP. Zobaczymy, co teraz robi tutaj Lemes. Nie widzę, co robi Lemes za bardzo. Te wsparcia pod postacią TP chyba nikogo nie będzie. Zaraz będzie... Och, minimalnie za wcześnie, ale dobrze. Dobra, udało się i tak sforsować TP, więc o tyle dobrze. Lemes gra drugiego Tinkera, patrzcie na to. Pięknie, patrzcie, chłop się sam wybronił. I jeszcze tutaj teraz zrobił Draniku, łowca cieni poziom drugiej linii. Okej. Ale w zamian za 5 akolitów, panowie. Bardzo dobrze. Makro Undeada w tym momencie, można powiedzieć, że zostało zabite. Bardzo dobrze. Tutaj, no co stracił palec? Jednego akolite, jakieś findy, ale mamy podwójne wydobycie, więc on sobie z tym bez problemu naprawdę poradzi. Bez najmniejszego problemu. Lemes cały czas biega, ma same futy, robi te trzy. Są już stawiane koszary, mamy podwójne, mamy nawet sanktuarium postawione. Do tego jeszcze leci podwójny warsztat. Więc elegancko. Zaraz będzie przeszkolony Archmage. Bardzo dobrze się to ogląda, powiem wam, panowie. Tak mi się ogólnie wydaje, że z sezonu na sezon, z finałów na finałów, te gierki naprawdę coraz lepiej się prezentują, są przyjemniejsze do obsowania. Bardzo fajnie samemu się też gra pierwszy raz ogólnie pierwszy raz w całym evencie, który organizuję. Wziąłem udział jako gracz i to też jest fajne, ale muszę przyznać, że troszeczkę też to jest problematyczne, kiedy jednocześnie też trzeba streamować. Dobrze. Więc jak to wygląda, panowie? No, Elf sobie zrobił XP, Undead też próbuje. Ale nie wygląda to dobrze. No patrzcie, trzeci warsztat! Panie, kościelisko, weź tam to sprzedaj. Jak to tam się nazywa? Rytualne coś tam, odwołanie? Nie wiem, jak to się nazywa ten spell u akolitów. Wiwki, klipowanko. Jest, jest, ha. Chłopaki przejmują mida, dwa kampy. Tutaj można zrobić chyba znaki lecznicze. Bardzo fajny przedmiot. Wróg zaatakował wojska graczy. Dreadlord? Czy Dreadlord piąty poziom tutaj mógłby coś zrobić? Czy tutaj coś by mógł zrobić? Oho, uwaga, Finn, nie jest kamień życia, ale i tak, nie, to jest 2 na 1, Finn musi odpalić kamień życia. Nie wiem, czy kamień, czy TP było tutaj konieczne, może chłopaki inaczej czują, może jednak, tak, chyba jednak zdecydowanie więcej mieli niebiescy, więc okej, że to TP zostało zrobione. Dobra jednak decyzja, ale niestety wjazd teraz na XP Pawcia, Pawcio przed chwilą tutaj zajmuje się klipowaniem. Problem jest taki, że Pawcio tego nie wybroni. Pawcio potrzebuje pomocy, bo on ma same gule, czyli nie ma jednostek, które mu to będą broniły. Zobaczymy, czy Draniku troszeczkę, no okej, było podwójne TP, to rozumiem, okej. Dobra. Już chciałem powiedzieć, że Draniku znowu, kurczę, za wcześnie TP, ale nie zauważyłem, że TP było podwójne rzucone. Kurde, trzy warsztaty, ja nie mogę. Ładnie skastowany Blizzard. Expa dopiero się postawiła, 110 golda zebrała, nawet się nie wypłaciła. Czerwoni, czerwoni. Na linkach, na linach, kurczę. Odliczamy, czy będzie knockout, czy nie będzie, czy kiedy będzie. Fear, pierwsze 2 MG, kolejne w produkcji. Jeden.
Są kopterki od Lemesa, czyli no, mogą mieć ciężko te żmije mrozu. No i też produkowane baty. O! Uwaga, Finn. Jest teraz mocny wjazd na Fira i Fir będzie koniecznie potrzebował pomocy. Mamy również destroyery, więc chłopaki będą chcieli zrobić trochę Aira. Ale patrzcie, Lemes robi świetną kompozycję. Knighty, koptery i tak naprawdę Hum będzie odpowiadał na wszystkie jednostki, jakie są. Uwaga, tutaj uśpiony był przed chwilą Archmage, ale pojechał, wyjechał chyba Dispel od Priestla, bo mi się wydawało. Ładnie zdispelowany tutaj, zdispelowana iluzja. Dobry Blizzard, czerwoni muszą jakoś na to odpowiedzieć. Jest użyta sieć u... Dobrze, pięknie sforsowane TP od czerwonych. Bardzo ładnie, chłopaki. Elegancja Francja. Czy Team Lemes to jest team chyba, który najwięcej trollował gier w finałach wczoraj? To myślę... Czy ten team znowu pokaże, że są mistrzami tego trollowania? Wydaje mi się, że niekoniecznie, bo cały czas, tak jak mówię, Lemes jeszcze nie zrobił swojej kompozycji tak naprawdę. On cały czas jest w trakcie produkcji tych wszystkich jednostek. Ma priestów, zaraz będzie prawdopodobnie zrobiony również master, tak jest. Co trzyma przy życiu czerwonych? Chwilowo, trzeba podkreślić, chwilowo. Destroyery i ta żmija. No i są MG. Ale problem jest taki, że cały depth, jaki aktualnie istnieje po stronie czerwonej, to jest ten Air. Jeżeli ten Air zostanie zmiażdżony przez Lemesa, nie ma depthu. Nie ma depthu i tych MG mogłoby być nawet 100 popa, ale one same nic nie zrobią, nie? Same nic nie zrobią. Potrzebują zdecydowanie pomocy. Jest produkcja kolejnych kopterów. Mamy sztuk już 7, 8, 9 będzie. Jest upgrade robiony. Czy kolejne koptery w produkcji? Tak, jeszcze kolejne 3. Bardzo ładnie. Jakieś pojedyncze baty od Draniku. Chłopaki szykują się na pusza, ale wydaje mi się, że zostaną odbici. Dobrze, ładnie. Draniku skautująca iluzja, która kupuje minimalnie troszkę jeszcze więcej czasu. Mamy beton. Mamy 3 ekspy też w końcu po stronie czerwonych, ale one się muszą jeszcze wypłacić, żebyśmy mówili, że to ma jakieś value. Kopterki łapią pozycję, mają plus 2. Uwaga, bo tutaj Dreadlord ma Swarma na trzecim poziomie, jest TP. Czy czerwoni jeszcze będą mieli... O mój Boże, ile destroyerów od niebieskich, matko jedyna. Swarm taki średni mi powiedział. Wydaje mi się, że tak naprawdę tutaj Pawcio trochę czekał dał ciała tego Swarma, powinien trzymać zawsze na koptery. Na koptery trzymasz Swarma i tyle, nie? Patrzcie. Panie, nie da się już tego pokonać. Mi się wydaje, że tutaj powoli się tworzy kompozycja, której oni po prostu nie mają możliwości zniszczyć, nie? Tak mi się wydaje, że tu po prostu zaraz będzie kompozycja, z którą nie da się walczyć. Koniec, kropka, go, dynia trzecia mapa. Masa distro... Wiecie co jest najlepsze? Że oni teraz, czerwoni sami potrzebują anti-aira, a go nie mają. Nie to, że nie mają anti-aira, no nie, to jest kaplica mi się wydaje, kaplica. Nie wiem jak czerwoni mogą to nawet na czas teraz wyciągać, nie? Nie mam pojęcia, czy czerwoni... Jezus, ile to jest destroyerów? Wróg oblega nasze miasto. Więcej destroyerów niż peonów. Jest TP. Gdzie to było TP? Tutaj. Chłopaki szykują się. No ale ekspa stracona. Tego się już nie da uratować. No jest 5 MG, ale panowie, no... Nie. Air to zrobi. Air to zrobi. Mi się wydaje, że Air to wykeruje easy. Chyba, że Dreadlord zrobi jakieś 2 super swarmy i zesnajpi wszystkie koptery, ale zanim to zrobi, to pierwszego swarma rzuci, niech będzie idealny swarm, nie? No to super. Ale później jest cooldown i trzeba jeszcze drugiego swarma trafić. Jaka jest szansa, że on skastuje 2 super swarmy? I w tym czasie, jak jest cooldown między pierwszym a drugim, nie zginie cały air, jakiego mają czerwoni. Dobra, jazda. No, 5 kopterów tylko dostało, ale to jest to, co generalnie Pawcio powinien właśnie robić. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Jeszcze tutaj te wszystkie jednostki mają inner fire. MG biegają na backlane. To nie jest dobre, szczerze mówiąc, ale no nie ma wyboru teraz tak naprawdę Fear. Chyba, że ma TP. Nie mam. Dobra, teraz był troszeczkę lepszy swarm. Słyszałem, że tam padły jakieś maszyny latające. Destroyery jak dajwują palucha, on się niczego chyba nie boi. Fokus leci teraz na Pawcia. Udało mu się zrobić TP. Dostał jeszcze wcześniej Coila. Dekacz drugi poziom. Finn musi uważać na swojego teraz Cryplorda. Cofa go, mikruje do tyłu. Bardzo dobrze, mikruje do tyłu. Paluch, czwarty poziom. Czy będzie jakiś impel? Sporo many. Nie no, czerwoni są składani. Ten air po prostu pada. Tutaj lata jeszcze jakaś jedna lodowa żmija. Ale co poza tym, nie? MG tutaj próbują się bić na backlane, ale to jest wystarczająco. Focus wjeżdża tutaj teraz na Archmage'a. Czy będzie Holy Light? Okej. Sforsowane TP na Fira, ale to będzie TP takie defensywne, które
jest ok. Nie jest to nic złego. Cały czas wydaje mi się, że nie. Oj, sekunda, jednak chłopaki decydują się na zrobienie TP. Lemes ma 84 popa, kolejne jednostki będą, znaczy może dokładnie. Oj, fir, 16 HP. Oj, okej, udało się uratować bohatera, Kegbu. Wydaje mi się, że nawet jeżeli teraz tutaj chyba Lemes wszystko straci, to i tak chłopaki stracili XP na undeadzie, nie? Straci nok tego bohatera i tego. Trzeba wykupić w tawernie. Lemes cały czas ma 68 popa, cały czas ma bardzo mocne jednostki, które kontrują tak naprawdę kompozycję czerwonych. Wydaje mi się, że to jest bardziej teraz taka przewaga psychologiczna, te kille, które chłopaki zdobyli, niż takie realne zwycięstwo. Wydaje mi się, że to jest tylko przewaga psychologiczna w tym momencie. Takie... Bo jak spojrzymy na liczby i tak dalej, to cały czas mi się wydaje, że niebiescy Steel w tej linii powinni mieć tą gierkę pod kontrolą. No chyba, że chłopaki jakimś cudem będą dalej trollowali. No, tych kopterów jest cały czas sporo. Czerwoni chyba jednak będą się szykowali na pusza. W sumie ten dekacz zaraz będzie piąty poziom. Jezu, jakie on ma przedmioty, nie da się go zabić. Jeszcze tylko Imwula brakuje. Oj, Fear skancelował Healing Spray. Dreadlord niedługo też szósty poziom. Panowie, czy oni to robią? Czy oni trollują? Czy oni trollują? Bardzo mądrze. Pawcio próbuje znowu szybko zająć kolejną swoją ekspansję. Trzy maszyny latające tutaj zwiedzają. Nie! Lemes do jasnej cholery! Co tu robią Naici? Co oni tam robili? Każda jednostka się liczy, tym bardziej jak straciłeś teraz trzech bohaterów. Mamma mia! Ojej, kurna, niedźwiedź będzie miał ryk. Czerwoni, wasza szansa, go. Mi się wydaje, że to jest ich szansa, ale teraz patrzcie, pokazała się ta wielka ilość Eira. Od groma Frostwyrmów, Wiwek, Batów i oni po prostu chyba za bardzo kochones nie mają, żeby w to wejść, bo to jest trochę straszne. No chłopaki nie mają AA poza tymi findami i dobra, jednak jest wjazd, ale to jest sieci, wszystko leci na razie w maszyny latające, więc nie ma z tym problemu. Dobry tutaj Sworn wjechał, fokusowane wszystkie z Mijem Rozu, patrzcie jak one się rozpuszczają, mas AOE kastowane. Blizzard bardzo dobry, musi teraz uważać Fear, żeby nie zdawać większych obrażeń swoim jednostkom i przeciwnika. Paluch ma bardzo dużo many, ale Impale jest, kolejny Impale, bardzo dobry Impale. Dreadlord piąty poziom, nie jest wrażliwość, dobra, czyli leci TP. Chłopaki, mi się wydaje, że tutaj od groma stracili jednostek. Pawcio tylko 23 popa. Wydaje mi się, no że... No. Czy oni mieli wybór? Pytanie. Czy oni teraz mieli wybór? Czy mogli cofnąć i próbować robić jakąś kompozycję AA? Czy musieli zrobić tu pusha? Pytanie, nie? Czy oni w ogóle mają możliwość zrobić realną kontrę AA? Mi się wydaje, że oni nie mogą po prostu zrobić kontry. Co oni zrobią? Patrzcie, jest od groma maszyn latających, które giną, okej. Co zrobią? Talonów? Nie. Maszyny latające rektują. Destroyery własne? Destroyery nie mogą być destroyerów, więc nie. Hipogryfy? No KGW, nie? No Eir, nie są w stanie skontrować Eira po prostu. Piąty poziom Crypt Lorda, trzeci poziom Impale. To jest 100% trzeci poziom Impale. Dobra, jeżdża AOE, wjeżdżają stuny, ginie niedźwiedź, solo, dobra, jest TP, ale patrzcie jak teraz te gargi się rozpuszczą, patrzcie. Był garg, nie ma garga. Był chłop, nie ma chłopa. Jest tutaj kolejny, ale patrzcie, no to sobie rozpuszcza w sekundę. Dlatego, ale teraz tutaj wjeżdżają swarmy. Ej, sekunda. Swarmy pozbyły się wszystkich kopterów. Niedługo Dreadlord, niedługo, nie no, jeszcze długo do tego szóstego levelu, ale może jest szansa. Paluch musi uważać na swojego bohatera. Na szczęście ma Imwula. Imwul użyty cały czas, bardzo duża ilość destroyerów. Dolatują kolejne maszyny latające. Wszystkie baty już się wysadziły. Jest trochę wiwek. Wiwki cały czas zadają dodatkowe obrażenia. Niedługo piąty poziom na FS-ie, trzeci poziom China, też troszeczkę teraz większe obrażenia, jakie będą mieli chłopaki. Nie no, za dużo Eira, po prostu padnie, za dużo Eira. Oni nie są w stanie zniszczyć tego Eira.
giną bohaterzy i tak dalej, ale to jest taka bardziej jeszcze wyleczony tutaj majster. Ciekawe, że szlugiem biega, już jest taki zrelaksowany na tym etapie gry. Jenos, kurde, patrzcie jaki w niego fokus wjeżdża, on i tak jest momentami w stanie to przeżyć. Tyle jest healów, tyle jest Holy Light, jest Healing Wave. No i jak to wygląda? Czy chłopaki mają tu jeszcze jakąś matematyczną szansę? Załóżmy, że ten Dreadlord ma 6 poziom. Czy to coś zmienia? Nie. Nic nie mają. O, o. Papa. Siema. Dzięki za twoją służbę. GG. Panowie, mamy 1-1. Mamy 1-1. Jest wynik 1-1. Kolejna mapa. Dynia. Chłopaki nie zbanowali dyni. Chcieli grać na dyni. Niesamowite. Więc trzecia mapa, na której zdecyduje się to, kto wygra sezon czwarty, powie nam Dynia. Finn jeszcze sobie coś tam klika, zaraz prawdopodobnie wyjdzie z gry. Mamy G i mamy wynik 1-1. Rzućmy jeszcze szybciutko sobie okiem na to, jak wygląda killa. Jakoś super dużo killi w tej grze nie było. Dużo więcej prawdopodobnie zasobów wydobyte złoto mają niebiescy, patrzcie, no dużo więcej złota. Draniku tak mało golda, pewnie jako jedyny miał expy do samego końca. No i tyle. Dobra, panowie, hostujemy teraz Dynię, to będzie nasza trzecia mapa, na której się dowiemy, kto jest zwycięzcą tego sezonu. Panie i panowie, rozpoczynamy ostatnią gierkę tego BO3. Lemes, Draniku, Palec przeciwko Fir, Fyn oraz Pawcio. Dynia. Kurna, to, że finał czwartego sezonu jest ostatnia mapa w ogóle w czwartym sezonie, w PZW ostatnia mapa. Jest grana na Dyni, to jest jakiś mem, ale super, skoro z chłopakom się Dynia podobała, ja im dałem możliwość banowania, oni banowali, pikowali sobie wszystkie mapy, Dynia została do samego końca, więc znaczy, że niektórym graczom Dynia się podoba. No co tu gadać, mapa, którą ja zedytowałem. Hehe, nieważne. Skupmy się teraz na graczach. Okej, okay. Już mamy tutaj pierwszą różnicę taką, mianowicie, że Fir gra orkiem, a nie elfem. Prawdopodobnie będzie grany Farsir z Grantem, tak to wygląda. Tak, prawdopodobnie Farsir Grant. Nie wierzę, żeby tutaj był grany Baitmaster, a może TC, jest Farsir. Fyn zagra Dekacza, tu już o tym graczu nauczyliśmy się tego i wiemy co robi. Pawcio prawdopodobnie będzie Dreadlord, może Cryplord. Nie widziałem za często u Cryplorda u tego, u Pawcia. Draniku gra TC-ka. Jestem w szoku, że ten TC wyszedł im na nas, na Monsunie. Takie early game mieliśmy, że głowa mała. Nie wiem jakim cudem przegraliśmy tamtą gierkę z Team Lemes. Ale wychodzi na to, że po prostu mieli lepszą koordynację trójkową, bo musiałbym obejrzeć repa i nie wiedział. Po prostu nie rozumiem, jak my przegraliśmy tą ostatnią gierkę na Monsunie, nie? Mieliśmy tak świetny early game, a później jakimś cudem oni no po prostu byli w stanie z nami normalnie walczyć, bronić się, jeszcze robić expy własne, no i tak dalej, nie? Lemes gra Archmage'a. Paluch gra Dekacza. Paluch w tej grze gra Deka. Zobaczymy, jak im to wyjdzie. Lemes będzie grana expa, panowie. Mi się wydaje, że to jest expa. Dwóch milic... To jest expa. Panowie, Lemes będzie grał expa. Tak mi się wydaje. Wydaje mi się też osobiście, że ta mapa jest stworzona na expa. Przecież tutaj sobie można bez problemu skipować nawet solo expa. Dostajecie od razu drugi level i minimalnie expa. Plus i tak macie jeszcze tutaj skałki, które was bronią przed potencjalnym harasowaniem. Fear creepowanie. Draniku również. Wow, no duża mapa, ale Draniku, ja nie mogę. Aż chciałbym żarcikiem zarzucić, ale niestety nie mogę, bo jeszcze kogoś bym może uraził niechcący. I każdy łapie moje żarty. Czy to jest expa? Kurna, jednak nie. Stary się nagada i mówi, ta mapa jest stworzona pod has expa. No i co? No i nie. I nagle Lemes mówi, nie, to jest jedyna mapa, na której Fast Expy nie będę chciał zagrać. Ankre Inkarnacji, w porządku przedmiot. Wspólne klipowanie Fyna i Fira.
No, mamy bardzo powolny early game, ale to znaczy, że będzie bardzo agresywny mid game, bo chłopaki się wylewelują wszyscy, będą mieli trzeci level na bohaterach i każdy będzie chciał coś, jakąś inicjatywę zdobyć na mapie. Ej, oni tutaj chyba ćwiczyli creepruty albo coś w tym stylu, tak. Oni chyba tu ćwiczyli creepruty. Tak mi się wydaje. W ogóle, Jezus, jak patrzcie, jak... Draniku, TC, Fastek na jednym barole. Lemes, brak expy, brak towera. Paluch, jedyny zrobi towera. A w teorii ma najbezpieczniejszą pozycję ze wszystkich. Jest trzeci poziom u Lemesa. TC się troszeczkę już itemami tutaj zapełnia jego plecak. Dobrze, Finn creepuje. Fir nie chce zabierać mu doświadczenia. Pawcio Lisza zagrał. Ciekawe. Bardzo ciekawe. Panowie, bardzo niestandardowa gra. Jaki item? Dzwonki plagi. Nie przydaje się to na nic. Dzwonki plagi nie przydadzą się do niczego. Dobra. Teraz tu będzie patrzcie, jak sobie. No. Oni w ogóle nie wiedzą o tym, że jest TC, nie? Oni nie mają kolejny kamień many, XD. Bardzo ładnie. Skorzeń kamień życia. Oj. Chyba Lemesy wygrają. Panowie, krowa to jest bohater, co się tak skaluje do late game'a, że to jest głowa mała. Największy problem, jaki ma gracz, który gra TC w 3x3, to jest to, czy on będzie w stanie wbić trzeci poziom bez strat. Zero strat, trzeci poziom, fajne przedmioty. Miazga. Early game jest piękne dla nich. Bez towera. Nieźle. Trzeci poziom dekacza. Jeszcze zobaczymy, to nie sami bohaterzy wygrywają. Kompozycja też ma znaczenie. Też nie jest tak... Jezus Maria, Fir, jakie tu... Znaczy, przepraszam, Pawcio, patrzcie, jego licz ma 605 many. Jest pierwsza nowa skastowana. Tutaj no, 4 gule, czy będą w stanie coś działać. Nawet chyba jeden peon nie zginie. Mhm. Będzie próba zniszczenia bestiarni. Jest robiony upgrade dla Grantów. Brutalna siła. Lwiruk Wichrogrodu. Jest TP. Giną gule. 4 gule za zablokowanie na chwilę. Tragiczny trade. Pawcio, tragiczny trade. Tragiczny. Lemes już się ustawia pod robienie XP. Tragiczny trade. Tragiczny. Oj, tragiczny trade. Pawcio leci w podwójną rzeźnię. Finn, no Finn będzie grał, wiemy co, no Wyrmy będzie próbował grać i ma Sfindy. Wróg zaatakował wojska graczy. Gracz, drużyna, która tutaj wygra, będzie miała gracza, który drugi raz zdobędzie tytuł mistrza w 3x3 u nas. I będzie to osoby, które mogą zdobyć podwójny tytuł, to jest Finn, Fir, Lemes, tych trzech graczy. Czyli nieważne kto wygra, będzie przynajmniej jeden gracz, który zdobywa mistrza drugi raz, a to już coś znaczy. Chciałbym też tylko powiedzieć, że Lemes jest z rezerwy. Lemes jest z rezerwy złapany, tak na marginesie, więc no... Mogli grać dużo lepsi gracze niż Lemes, więc wyobraźcie sobie, co by było, gdyby pełne top 12 mogło grać, a na przykład nie musiałaby grać rezerwa pod postacią Lemesa na przykład, nie? Tak, gracz sobie radzi dobrze, w tym sezonie nie grał aż tak super w trakcie kwalifikacji, są gracze, którzy no prezentowali się trochę lepiej, więc wyobraźcie sobie, jaki niesamowity poziom byłby wtedy, gdyby wszyscy gracze z top 12 mogli wziąć udział. Ale widać, na rezerwie Lemes też sobie nie najgorzej radzi. Więc jeżeli taki poziom jest prezentowany na rezerwie, to mówię, gracze z top 12 w tym sezonie same Ubercoxy. Ja też byłem z rezerwy, jak widzieliście, jakoś sobie super świetnie radziłem. Okej, okay, uwaga, fokus na Draniku, jego bohatera na szczęście ma Ankh Reinkarnacji, więc nie ma tragedii. Beton jest w produkcji, oj, Lemes, za odważnie, trzeba uważać na bohatera, odpalony speed scroll, Findy tutaj troszeczkę zmikrowane do tyłu, bardzo dobrze, palona mana na Liszu. Dobry Blizzard, ale chyba Hex od razu wjechał. Próba jest fokusowana, czy będzie chain coil? Nie ma many na coila. 12 HP, chłopie! O nie!
Coś ty zrobił! To jest właśnie rezerwa, mówię, nie? Nie mówcie, że wy to przegracie teraz! Nie no, chyba nie! Nie no, alarm! Cofamy się chyba! Halo, czy wy tu walczycie? Straciliście właśnie dwóch bohaterów, chłopaki. Macie jednostki, jeźdźca, jeździec nie jest jednostką, która jest w stanie się... O nie! Co oni robią? Spieprzajcie stąd! Uciekajcie, co wy robicie? Co oni robią? Halo, disconnect, tak ktoś ma? Czy mam zrobić pauzę? Mam sędziego, mogę zrobić pauzę? O nie! Nie mówcie, że TC teraz zdechnie! Ma... Co oni zrobili? Dlaczego się nie wycofali? Co wyście narobili? Macie XP i takie numery robicie? Macie lepszą kompozycję w late game'ie? Co wyście narobili? Co wyście zrobili? XD! Co oni zrobili? Ja nie mogę! Kiedy ja mówię, że TC najtrudniejsze rzeczy, jakie trzeba było zrobić w early game'ie, oni dostali za darmo! O mój Boże, zrobili XP! Ty, chłopy, puszujemy? Puszujemy! Nie wiem, może, nie wiem, chłopaki tam krótkofalówkami się porozumiewają gdzieś, jakiś miał burzę i słabo było słychać, jak mówił, cofnijmy się, nie wiem. Może jakieś zakłócenia były? Oho! Oho! Chyba zrezygnowali. Chyba zrezygnowali. Chłopaki wolą gonić wszyscy, cały czerwony team woli gonić tego jednego granta, zamiast próbować zrobić tego kampa. Okej. Okay. Chyba zrezygnowali. Nie ma odwagi. Nie wierzę, co oni odwalili. Nie wierzę, co oni odwalili. Co oni odwalili? Nie wierzę. Wróg zaatakował wojska gracza. Nasze miasto. Ta expa jest stracona. Niestety, tej kopalni nie uratujecie. Dlaczego Draniku gra nagle jeźdźców tylko? Co im się stało w tej grze? Co oni robią? Nie, no nie wiem. Dlaczego? Dobra, mamy jakieś baty. Zaraz bat przechwycony będzie, czy się wysadzi. Bat, niestety prawdopodobnie chłopaki troszeczkę nie są tak skupieni jak normalnie byli. Bardzo ładny impale, tutaj disengage od Fyna, są pierwsze koptery. Teraz tak naprawdę drużyna... Ejej, jak oni ratują tą XP, jeszcze jest szansa. Pawcio oddaje za darmo destroyery. Co oni robią? Dlaczego nie graliście tak przeciwko mojemu teamowi, znaczy przeciwko teamowi Robinsona, którym byłem? Czemu? O mój Boże, czemu? Czemu jak grają nas... Dlaczego zawsze jak ktoś gra na starego, to nagle grają jakby wszyscy byli mistrzami Polski? Nie rozumiem tego. Nagle wszyscy pamiętają skautowanie, robienie upgrade'ów, postawianie swoje expy, nie robienie pushów bezsensownych, skautowanie czy mamy expę, skautowanie kompozycji, a nagle taka małpiarnia. Dobra, jak się uda papciowi zniszczyć. Znaczy generalnie tutaj już są wyrmy. Tutaj trzeba kopterów, kręcimy kita, produkujemy ile możemy. Maszyn. Jezu, jakich dużo, już ich jest sporo. Ile? 9 chyba sztuk, jeszcze dwie. Nie wiem, firm musi zacząć produkować dużą ilość batów. Duża ilość batów, bo oni to trołują kompozycyjnie. Tym bardziej są tu jeszcze baty od Draniku. Są dwa baty, ale firm. Znaczy wydaje mi się, że LMS będzie ładnie przechwycone. Tutaj dwa findy, zawsze coś. Bardzo ładnie. XP, zniszcie mój XP, uratowaliście swoją! Zniszcie XP, cofnijcie się, macie przewagę, Hum robi te trzy! Wasza kompozycja lepiej się skaluje w endgame'ie, easy, bez najmniejszego problemu. Z TC? Rektujecie late game z TC, jeżeli wbije piąty poziom. O, baty próbowały przechwycić. I co teraz? Push!
A jeszcze raz spróbujmy pusha. Nie udało się? Teraz się musi udać. Zaraz zobaczymy. Uważaj, Lemes, musisz uważać na swoje koptery. Chłopaki, to 3 razy sztuka. Zdajwujmy! Głęboko! Tak, tak, dajwujcie! Dawać, głębiej! Wchodź, wchodź, co się boisz, palec! Głębiej, wchodź tam! Dawajcie, atakujcie bazę Undeada! Najlepsza baza do obrony w grze, wjeżdżajcie tam! Okej, okay, przechwycone tutaj są pawcia. Ojojojoj, uda się snajpić coś? Chociaż jednego, tak, ten. Zniszczony pierwszy destroyer, bardzo ładnie. Baty już tutaj ustawione. Hir też się ustawia, coraz więcej batów. Sztuk już 5. 4. poziom na TC. TC, patrzcie jak TC łapie pozycję. Bardzo mi się to podoba, tylko musi uważać. Ma tego Invula, to jest bardzo ważne. Tutaj... O! Tak, tak, tak! Pięknie, prawie się udało. Mikro, synu, możesz cofnąć do tyłu, też to może zadziałać. Jest fokus na kogo? Draniku traci TC z bomby! Nie wygląda to jakoś super źle, tak czy siak. Zobaczymy, czy koptery będą w stanie teraz pozbyć się tutaj wszystkich jednostek. Ginie Bloodmage tylko na pierwszym poziomie. Katastrofy, panowie, nie ma. To jest tylko pierwszy poziom bohatera. Draniku uratował swojego SH w ostatniej chwili. Baty cały czas tutaj, no, robią miazgę jednej i z drugiej strony. Koptery... O! Czy Lisz? Pawcio traci Lisza! O, nie! Paluch zaraz traci bohatera. O, powolutku to chyba się wymyka spod kontroli czerwonych. Nie, jest TP od Lemesa. Teraz uwaga, palec właśnie. Palec nie ma... O mój Boże. Spoko, jeszcze mają 3. próbę. Do 3 razy sztuka. Kiedyś się uda. Co oni robią? Nie jestem w stanie tego znieść. Co oni robią? Oni wygrali tą grę już 2 razy. O mój Boże. Nie wierzę, co tu się dzieje. Czemu oni to robią? Mają XP, przeciwnicy nie mają, na tej mapie wystarczy Jest! Piechur Lemesa widzi, że nie mają XP! Tutaj jest wysłany kopter! Chłopaki! Oni nie mają XP! Olinujemy! Nie mają XP! Puszujemy, dajwujemy głęboko w bazę Undeada! Jazda! Oho, uwaga! Uwaga! Próba zabicia Baitmastera, zaraz zobaczymy, czy to się uda. Bam, mamy pierwsze iluzje skastowane. To jest iluzja, wydaje się jakby bili normalnego bohatera. Fokus BMA, ej, który jest prawdziwy? A, ten jest prawdziwy, patrzcie jak łatwo, easy, wyrmy. Easy. O mój Boże, ale itemy złapał ten dekacz. Plus 7 w sumie do wszystkich statystyk dostał. O mój Boże, 1125 HP. Jeszcze zwój bestii. Matko jedyna. Ląduj, zmieścisz się. Ląduj, zmieścisz się. Tutaj. Tu był kol. Ląduj, zmieścisz się. Dawaj, ląduj. Wróg oblega nasze miasto. Dlaczego oni to robią? Czemu wy to robicie, chłopy? Czemu wy to robicie? No i pięknie teraz Pawcio sobie zajmuje XP. Pięknie. O, jeszcze teraz czerwonego kampa wezmą. O Jezus Maria. Jeżeli niebieski team to jakimś cudem wygra, to nie uwierzę. Nie uwierzę, nie no, trzeci poziom, piąty poziom, 4 wyrmy. Wiecie o co chodzi? Wydaje mi się, że jeżeli... Dużo od Fira tu zależy. Jeżeli Fir będzie w stanie wysadzić koptery, to oni to robią easy. Jeżeli koptery jakimś cudem przeżyją, wyczyszczą wszystko. Zobaczcie, oni mają tylko air. Wyrmy. Wiwy. To się zmieni w destroyery. Patrzcie, tylko to mają. Tutaj tak naprawdę teraz prawie cała gra jest na barkach Fira i tego, jak wysadzą się baty. No chłopaki sobie zbierają jeszcze dodatkowe doświadczenie. Tutaj mogą zdropić jakąś aurę. Archmage'a aura byłaby spoko. Zobaczymy, co dostaną. Ruch Zagłady Legionu. No niestety mają. Ale doświadczenie jest. Patrzcie, 4. poziom na Liszu. 4. prawie na Kryplordzie. Patrzcie, Lemes awisuje buga. Bardzo dobrze. Patrzcie. Patrzcie, widzicie? Dzięki temu wydaje mi złota nastawienia ekspy. Dobrze. O, mechaniki też. O, już się chyba poddał. Już mu się chyba nie chce. Pawcio też ma ekspę. Na razie zbiera tylko jeden akolita.
przejęty mid. Jakby złapali teraz tutaj te wszystkie wyrmy, to byłoby grubo. Ej, oni go widzą! Widzą go! Oho, baty! Jezus, ile batów. No, tutaj jest pojedynek draniku na Fir. Który ma speed scrolla? O, żaden nie ma speed scrolla. Ma, oho, Fir ma speed scrolla. Więc uważam, że jeżeli speed scroll zostanie użyty, to te baty zmiażdżą. Koptery! Tylko koptery! On się musi pozbyć kopterów, jest easy, nie? Dobrze, inner fire rozdawane, zwiększony pancerz teraz dla wszystkich maszyn latających. I patrzcie, Lemes, sorry, ja w razie czego Lemes sobie tylko żartuje, Lemes tak. Dobra, zrobiliśmy XP, postawiła się kapitanie. No to kurwa jazda, atakujemy. Ja nie mogę, trzeci raz, mówiłem, do trzech razy sztuka, za którymś razem wyjdzie. Użyty protection scroll, żmije dostają plus 2, oho, uwaga, gdzie tutaj baty pięknie próbują przechwycić. Złapana jedna maszyna tająca, uważaj! Nie! Jeszcze 5 batów tutaj jest! Aaaa! Go, draniku, wysadzaj to, draniku, jest wysadzane te wszystkie wyrmy. No tak trochę mają tego HP i go nie mają jednocześnie. Użyty healing wave, żeby ratować swoje wyrmy, leci mocny blizzard. Piąty poziom, tutaj ginie jakiś bohater, nie wiem czy to był bohater. Wódz Taurenów się tak szybko wyłożył, fokus prawdopodobnie zaraz będzie na paladyna. Jest healing wave, jest użyty divine shield. O mój Boże, a nie no, co wy robicie? Postawiła się expa? Tak, co mówi plan? Jak postawimy expy, to atakujemy! Chłopy! Patrzcie, to i tak jeszcze jest wyrównane, to jeszcze nie jest koniec, ale wydaje mi się, że bohaterzy undeadów już są za mocni. Patrzcie, 5 lisz, 5 farsir, 5 DK, zaraz będzie 5 Cryplorda. Oni mają taki fokus, że tego się nie da przeżyć, nie? Nie da się tego przeżyć. O nie! Pa! Był chłop, nie ma chłopa. Jezu, uratowany jakimś cudem. Nie, jednak nie. O Jezus Maria. Teraz mają jedni i drudzy XP. Tutaj no te palucha niszczyciele próbują coś zrobić. TP. Dobrze, TP. TP. Piękny troll. Taki troll, piękny. Najlepszy troll od momentu, jak hostuje te eventy nam panowie. Najlepszy troll, top 1. Taki, przepiękny. Jakbym mógł, to bym go w ramkę oprawił. Tego repka, ale niestety nie mam takiej możliwości. To jest ostatnie złoto, jakie oni mają. To jest ostatnie złoto, jakie oni mają. Piąty poziom zaraz na SH, trzeci poziom healing wave, stary, to tyle healuje, że to jest głowa mała, nie? Trzeci poziom healing wave to jest naprawdę przepiękny spelem, nie? Zero jak braindy w ogóle. 3-0. No, chłopaki też mają lepsze jak braindy, nie? O, jak Lemes obejrze tego repa, albo jak obejrzy woda, to pewnie chłop sam nie uwierzy w to, co się wydarzyło, nie? Jaki item? Kamień many i mikstura niewrażliwości. Dobry item. Bardzo dobry item. Świetny, mikstura niewrażliwości. Trzeci poziom paladyna. Spoko, drugi poziom Holy Light, ale to nie jest wystarczające tak czy siak. To jest jasna ekstra, są baty. Ile mamy kopterów? Nie ma. No, kilka jest. Czy chłopaki mają TP? Oni nie mają chyba TP, nie? Nie, nie mają, tylko nie. No tak, dwóch graczy nie ma, jeden gracz nie ma TP, nie może.
Panowie, chyba Fir i Finn zdobędą drugi raz tytuł mistrza PZW. Chyba będzie. Chyba Fir oraz Finn. No, myślałem, że to będzie Lemes po tym, jak ta giereczka toczyła się. Ale no... Muszę to powiedzieć, Team Niebieski robi wszystko, żeby to przegrać. Wszystko. Nie, panowie, tu jest taki hero focus, że mi aż głowa boli. Przynajmniej wiedzą, że muszą te expy bronić. Patrzcie. Pawcioś chyba ten odpala. Mi się wydaje, sporo batów. Jedna wyrma jest, nie, bohaterzy, nie. Mi się wydaje, nawet załóżmy, że wyczyszczą wojsko za wojsko, nie? Bohaterzy. Bohaterzy czerwonych to już robią, to jest koniec, nie? Bohaterzy czerwonych to robią. Jeżeli niebiescy to wygrają, to nie uwierzę. Jak TCD miał piąty poziom, jeszcze myślę, że byłaby szansa, ale zanim on wbije piąty poziom, panowie. Znaczy nie, dwa kile, ale... Zrób teraz dwa kile, nie? O mój Boże, baty już, patrzcie, łapią pozycję. Dobrze, Fir, dobrze. Patrzcie, Fir, no dobrze. Tylko wizję w razie czego ma Lemes, więc powinien to widzieć, co tu się dzieje. Oni muszą, znaczy muszą, nie muszą, robią expy. Patrzcie, dlaczego teraz nagle chłopy chcą bronić expy? Dlaczego oni chcą bronić expy? Dlaczego oni nagle chcą bronić expy? Expa się postawiła, atakujcie, halo, wake up! Expa się zrobiła, atakujcie! O, palec, myślałem, że idzie do przodu. Atakujcie, expa wam się postawiła. Go! Expa wam się postawiła, atakujcie! Panowie, tego playsa, którego teraz robicie, mogliście robić przez ostatnie pół godziny. Dlaczego teraz nagle zmieniacie plan? No, to nie pomaga. To nie pomaga. Chybrot piąty poziom zaraz będzie miał, panowie. Jeśli Draniku zniszczy baty, jest szansa, ale musi się pozbyć batów. Jeśli Draniku pozbędzie się tych batów, jest szansa, bo destroyery wtedy powinny być wyczyszczone, nie? Uważaj, Lemes, uważaj. Patrzcie, właśnie, chainem, połkowanie, tak jest. No, tu jest i tak Unholy Aura, która regeneruje życie, patrzcie, nie? Patrzcie, spelami będą ich bili. No, dobrze próbują, dobrze kombinują. Bardzo ładnie, patrzcie, Fir lata. Widzi, o. Ile ma batów? Tu jest jeden. O nie, tu jest więcej batów niż kopterów, nie? Panie. Tu jest więcej batów niż kopterów. Wróg zaatakował wojska gracza. Zesplitować się trzeba. O! Dobrze, to jest początek. Uwaga, tutaj jest pojedynek. Go, trzeba wysadzić koniecznie wszystkie te tutaj maszyny latające Lemesa, jest dobry. O mój Boże, nie da się przeżyć, jest fokus, nie. Nie da się przeżyć tego fokusa. Oni nie są w stanie przeżyć tego fokusa, GG. Nie są w stanie przeżyć tego fokusa, totalnie. Nie są w stanie przeżyć, nie. Nie są w stanie, nie. Patrzcie. Ja cię kręcę, co niebiescy zrobili. Co wyście zrobili? Dobra giera. Zajebista giera. Chyba najlepsza giera, jakie były w ogóle. To jest chyba top 1 gierka, jaka była do tej pory. Tak mi się wydaje. To jest najlepsza gierka, jaką mieliśmy, tak mi się wydaje. Naprawdę. Ale to, co wy odwaliliście, niebiescy... Piękne. Piękne. Wróg zaatakował wojska gracza.
Dobra. Mamy zwycięzców. Czyli Fir. Fir oraz Finn są pierwszymi graczami w PZW. Kto wie? Czy ostatnimi? Którzy zdobyli podwójnego mistrza. Gratuluję. Fir i Finn. Bardzo ładnie. Pawcio zdobywa mistrza po raz pierwszy. W poprzednim sezonie Pawcio odpadł w finałach. Tym razem się udało. Więc bardzo fajne gierki. Bardzo fajne gierki, chłopaki. Super gierki. Bardzo dobrze się to oglądało. Ostatnia gierka wyśmienita. Dobra, panowie. Zobaczymy, czy Fir będzie chciał pogadać. Jak będzie chciał pogadać, to super. No i co? Może za chwilę wrócę, w razie czego dam znać, czy za chwilę wracam, czy nie. Ja na chwilę odpalę drugi screen i zobaczę, czy będę z kimś gadał.
Dobra, chłopy, czekamy na Fira. Fir zaraz będzie. Zadamy mu kilka pytań. Może Fir nam powie coś ciekawego. Chwilka na niego jeszcze poczekamy. Na razie Daruś, zobaczymy. Zobaczymy, co przyniesie przyszłość. Nie jestem w stanie na ten moment nic powiedzieć. Dobrze, dzwonimy. Zadzwoń. O, siemanko, Fir. A, cześć, witam. Dobra, siemanko. Czekaj, tylko sobie ciebie troszeczkę pogłoszę. Wizji jestem? Tak, oczywiście, że tak. Oczywiście, nie, dobra. Tak, to nie prywatny stream na OnlyFans, spokojnie, tak jest. Dobra, przede wszystkim gratuluję, stary. Drugi raz jako pierwszy zawodnik, razem ty i Sfynem zdobyliście podwójne mistrzostwo. Pawcio pierwszy raz zajął pierwsze miejsce, więc chłopaki, przede wszystkim bardzo duże gratulacje. Udało wam się wykonać kawał dobrej roboty. Gierki się z mojej perspektywy oglądało wyśmienicie. Bardzo fajnie też się wam, przeciwko wam grało, więc z jednej i drugiej strony jestem zadowolony. Ze strony gracza oraz ze strony obserwatora. Fir, co byś powiedział? Co się działo? Co się działo? No, wydaje mi się, że wszystkie mapy mieliśmy tak mniej więcej, powiedzmy, przemyślane. Mm-hmm. Plan na grę był taki, że Fyn będzie naszym carry, ja będę supportem. No, myślę, że to było widać po Fynie. Znaczy, jak jedna rzecz wykręcał chociażby. Znaczy tak, no to dobrze, na pewno mieliście to dogadane. Powiem tak, że wydawało mi się, powiem tak, jak ja z wami grałem, jak daliśmy tą Dolinę Cierniodławów, to tam jak graliśmy, to poczułem, jak już później te regamy graliśmy, że jesteście chyba najbardziej skoordynowani ze wszystkich na takich właśnie mapach bardzo agresywnych, tak jak właśnie ta Dolina Cierniodławów, nie? Więc było widać, tam też czułem, że faktycznie każdy zna swoją rolę, nie? Każdy mniej więcej wie, co robić, zna swoją rolę, nie? Więc było to czuć, aczkolwiek też muszę przyznać, że wydaje mi się, że każdy miał swoje, że tak powiem, takie momenty carry w waszym teamie, chociażby ta ostatnia mapka teraz, gdzie to, jak wysadzisz i w jaki sposób twoje baty połączą się na przykład z kopterami i tak dalej, miało znaczenie, czy wy tą giereczkę wygracie, czy może jeszcze będą mieli szansę na comebacka niebiescy, tak? Więc tam na końcu wydaje mi się, że i tak byśmy mieli zwycięstwo, bo tam mieliśmy potworne levele. Tak. To i tam po prostu wystarczył Hex na TCK, który jest wielkim tankiem, a i tak padał w sekundę. No, tego TC to mi było trochę szkoda. No ale okej. Okay. Dobra, czyli tak powiedziałeś, wszyscy mieli jakieś tam swoje konkretne role. Ty tam mówiłeś, carry był Fyn. Pawcio, czym się zajmował? Lamieniem. Lamieniem. Taki był zamysł. Aż powiem ci, że nie było tego widać, żeby za bardzo lamił, więc dobrze się krył. To rywale nam nie pozwalali, ale to było na mapie dogrywka z Lemesem. Mhm, dogrywka z Lemesem. Tam fajnie graliśmy 2-2 z Fynem, a Pawcie otrzymał Lemesa. Jak byś ocenił grę wczorajszym dniu przeciwko każdej drużynie? Z kim wam się grało? W jaki sposób? Na kogo czuliście, nie wiem, największy opór? Team Lemes, Team Swerw, Team Robinson, jakie były odczucia przeciwko każdej drużynie? To wydaje mi się, że na Lemesa było najciężej. A to wszystko przez to, że tutaj są trzech wyrównanych w miarę graczy, to jest dużo lepsze połączenie, aniżeli powiedzmy dwóch lepszych i jeden tam teoretycznie słabszy. No możliwe, nie? Możliwe, że tak może być właśnie, nie? No wiadomo, no jak się ma tych trzech graczy, powiedzmy, nie to, że dosłownie średnich, tak? Ale tak to nazwijmy na razie dla uproszczenia, to mniej więcej każdy zna swoją rolę, mniej więcej wie, co robić i wiedzą, jak się komunikować, jak ta kompozycja mniej więcej ma wyglądać, więc też komunikacja jest troszeczkę lepsza. W takiej drużynie można się też łatwiej przygotować. Ale ci słabsi, znaczy słabsi. Teoretycznie słabsi gracze, którzy tam troszkę mniejszy MMR mieli i tak dawali według mnie radę, też pokazali się z najgorszej strony według mnie, więc też duże brawa dla nich w razie czego, nie? Dobra. Oczywiście. Czyli generalnie wczoraj już wieczorem to mieliście niezłą formę, ładnie się odegraliście też na mapie Guardian, Strażnicy przeciwko Team Lemes, gdzie pierwszą mapę chyba z nimi przegraliście, jak graliście pierwszy mecz otwierający. Tak, tamta pierwsza mapa była najgorsza nasza w turnieju, druga była najlepsza. Wiesz, tam tak zagraliście, że aż się zastanawiałem, już, co tu nie działa. Tam już na mapie ich tak rozwaliliśmy, że było. No, na pierwszej grze to... Przepraszam ci, go, mów to.
Spoko, spoko. W pierwszej grze to mieliśmy indywidualne błędy i to jakby nam zaważyło. No. Ja was ogólnie myślałem, że faworytami jesteście albo wy, albo właśnie Lemesy i tak podejrzewałem, że tak będzie wyglądał finał. Nie bez powodu później też wczoraj w trakcie waszego meczu powiedziałem, że mam dwie drużyny, które są faworytami moimi i nie mówiłem, że to konkretnie wy, ale właśnie miałem na myśli was i Lemesa i tak obstawiałem, że właśnie że w finale wy się spotkacie i się nie myliłem, nie? No i ja też tak stawiałem. No też, nie? Jeżeli chodzi o dzisiejszy dzień, czy były jakieś przygotowania, czy myśleliście o tym, jakie mapki tam możecie zagrać, jakie chcecie strategie wyciągnąć, coś w tym stylu, czy nastawiliście się na to, że najpierw sobie zobaczycie, jak tam będzie wyglądał finał Team Robinson versus Team Lemes i dopiero sobie pomyślicie, jakie mapy i ewentualnie jakie strategie można wyciągnąć? Znaczy mi się przynajmniej wydawało, że i tak zagracie inaczej na nas, albo wasz team, albo Lemesa. W sensie będzie to inaczej będziecie grali w finale niż w półfinale. Przygotowywaliśmy się 2 minuty przed meczem. To na dobrą sprawę po prostu takie rozpoznanie map. No i w sumie tyle. No jak się okazało, że gramy na Robinsona, no to no to graliśmy standard. Znaczy na Lemesa. No to graliśmy standard i chyba po drugiej grze. Nie, tak. Na trzecią grę był plan taki, że wykorzystamy słabe pozycjonowanie AM-a. No. No. No niestety Lemes to nie jest paladyn. No i jakoś się tam udawało, bo Lemes bardzo wychodzi tym AM-em. No czasem mu się zdarzyło, czasem, znaczy no każdemu się zdarzy, nie, tak naprawdę. Oczywiście, że tak. No tak, tak, ale no, tak. Generalnie zamysł był po prostu, żeby robić Hero Focus. Tak, tak. Pierwsza mapa, jaka właśnie BO3 była w finałach? Pierwsza mapa to było co? To była... A to jest to, co na was graliśmy. Dolina Cierniodławów, tak, po polsku. Dolina Cierniodławów, tak? Dolina Cierniodławów. Tak, tak, tak. To tam chyba mieliście w ogóle całą grę pod kontrolą, mi się wydaje, co? Czy był jakiś taki że może pomyśleliście, okej, okay, chyba tracimy przewagę, chłopaki, trzeba się skupić bardziej? Tam na początku pamiętam, że oni coś tam zaszkodzili, ale potem jakby my się trzymaliśmy razem w trójkę, bo tam nie ma za bardzo opcji do creepowania. Ich mapą po prostu graliśmy. Tak, chodzili tak. Trzech, wymuszaliśmy TP. Dokładnie tak. No. No, to jest chyba, wydaje mi się, jedyna tam strategia dobra na tą mapę. Ja osobiście byłem bardzo zaskoczony, że oni nie zbanowali tej mapy, nie? Po wczorajszym, jak nas zrektowali mnie i Robinson na pojęcie. Jak wy nas zrektowaliście, byłem zaskoczony, że zostawili tą mapę. Powiem ci szczerze, że z góry myślałem, że właśnie na tej mapie będzie ciężko zamigrać, nie? Na przykład jak ja dzisiaj banowałem mapy z Lemesem, to pierwszy ban jaki był, to była właśnie ta mapa, bo stwierdziłem po wczorajszym nie. Ja więcej na tym nie gram, nie? Po wczorajszym pierwszym. Wy powinniście masować, uważam. To, co zrobiliście na GW, to powinniście robić co w grę. Możliwe, nie? Ale to wiesz, to i tak czy siakby do finału to nam nie starczyło, więc no. Więc myślę, że i tak bylibyście lepszym teamem. Gdybyśmy grali w finałach, i tak byśmy trafili na lepszy team. Dobra, kolejną mapą był Monsoon. To źle wspominam. Źle wspominasz? Dlaczego? Powiedz mi, co się dało? Lemes mnie zrektował. Bo tam dostałem tak, że miałem tak opóźnione MGS, że praktycznie już się nic nie dało zrobić. Potem jeszcze tam próbowaliśmy klasycznym Hero Focusem, ale nie było szans. Ja miałem w sumie za dużo też MBS-ów, bo miałem fuda chyba 80, kiedy jak zobaczyłem, Pawcie miał chyba 30 w tym momencie. Po prostu bez DPS-a byliśmy. No i też tak. Ekonomicznie mieli chyba dwie ekspansje, czy tam przy całym programie. Tak, tam już były dwie ekspansje. To Undead miał ekspansję, Hu miał ekspansję, więc tam już mieliście po prostu ciężko, nie? Dużo skripowali. Nie, tam już było ciężko, nie? Ale Dynia! Dynia to była bardzo ciekawa mapa. W ogóle byłem w szoku, że Dynię żeście zostawili. Nie miałeś... To musiało być... Nie, to musiało być zwieńczenie tego 3x3. No tak, ale to nie na miałeś dyni. W planach przez myśli przyszło, kurna, ta Dynia, no nie wiem, czy na pewno chcemy na tym grać. Czyli ja byłem sceptyczny, ale po tym jak zagraliśmy chyba na Smurfa, to ta mapa była świetna do creepowania. Tak, mogliśmy sobie wysłać Pawcia na dół, wbije sobie bez problemu trzeci level, bo tam nikt się nie będzie zapuszczał jakby dalej niż do tego Red Campa, więc to jest pewny trzeci level. No i zostajemy walczyć 2x2 na górze. No tak. No to dobrze, to tam sobie rozkminiliście, bardzo dobrze, nie? Jest pytanie od nowa, a propos właśnie trzeciej mapy, nie? Czy zmiana ras na orka w ostatniej grze była podyktowana wyciągnięciem wniosku poprzedniej gry, gdzie nie było kontry na Eira? Dlaczego wybrałeś orka? Dokładnie tak. Tak? Dokładnie tak? Okej, okay. No bo w tamtej grze strasznie dostaliście od Eira, nie? Nie wydaje ci się w ogóle, że jednak na Dyni niebiescy trochę troła zrobili? Oj tak. Nie? Tam, to mnie też tak samo myśli. No. Oni tam 2 razy stracili raz pod naszą bazą. No. Nie pamiętam kto tam, chyba Lemes, AMA stracił, a potem Palec stracił w drugiej jakby walce.
Tak, no stracił tego dekacza, dekacz miał TP i wszystko wyrżnęliście po drodze. Później chłopaki jeszcze, później znowu jakiegoś dziwnego pusza zrobili, ja się zastanawiałem, o co chodzi, ale tak, o to w tym chodzi, że należy takie sytuacje wykorzystywać i elegancko to zrobiliście, nie? Bardzo mi się jeszcze wydaje, że jak tam padł ten DK palcowi, to jak my goniliśmy, to prawdopodobnie zabiliśmy z 50 fuda. Bo tyle było tam, niż findy, masakra. Niż zginął po drodze, 4 findy złapaliście, tam była taka miazga, że nie wiem co, aż mi było go trochę szkoda, nie? Aż było mi chłopa trochę szkoda, nie? No naprawdę fajne gierki były. Dobra, Lemes, przepraszam, Firi, Jezus Maria, bardzo przepraszam. Ale oczywiście też gratuluję Team Lemesowi, byliście bardzo blisko chłopaki tego, żeby no stanąć też na podium. 2-1 wynik, nieźle. Mi też się z wami bardzo fajnie grało, przeciwko wam. Fir, gratuluję jeszcze raz. Czy chcesz coś, nie wiem, powiedzieć swoim kumplom? Może ktoś ci ogląda, jakiś tam, nie wiem, Now to chyba twój znajomy, może jakieś inne osoby? No, Now to znajomy z pracy, jakby nie patrzeć, bo to ta sama firma. Taka ciekawostka. No nic, no, ja pragnę tobie podziękować, bo w ten miesiąc miałem co robić, jak wracałem z pracy późno. Plus samo poświęcenie, to jest, no, kupa czasu. No, i zdrowie pewnie. No, czasem się może lekko zirytować, nie? No tak. Ale jak później tak te finały w miarę fajnie wychodzą, to że tak powiem, no odzyskuje to, co się naderwuje nieraz, nie? Albo poirytuje, bo zazwyczaj te finały są te właśnie takie dwa ostatnie dni, to są moje ulubione, kiedy są właśnie te kwalifikacje i zazwyczaj później te... No, takie zwieńczenie. Tak, dokładnie tak, nie? A to co z 5. sezonem? A no zobaczymy, na razie nie jestem w stanie niczego obiecać, zobaczymy jak wszystko wyjdzie, na razie tam zrobimy taką standardową przerwę jak zawsze, no zobaczymy po prostu, nie? Ja to wiesz, też tak mówię, nie chcę niczego obiecać, tym bardziej, że przepraszam panie Fir, najpierw musimy jeszcze rozegrać turniej, który był obiecany, a najpierw muszę się wywiązać ze swoich obietnic, czyli turniej dla graczy top 12 MMR. Jak teraz już właśnie sezon czwarty, finały są zakończone, to na Discordzie tak ta grupa jest stworzona, której też właśnie tak na marginesie jesteś. Przedyskutujemy sobie, kiedy będą organizowane te właśnie finały dla top 12 MMR-a i dopiero wtedy będę ewentualnie myślał coś o sezonie piątym. Tak jak mówię, wszystkim zajmę się po kolei, nie? Tak jest. Tak jest. A jeszcze mam pytanie, czy będzie może druga lub no może nawet trzecia Liga PLW? Druga czy trzecia liga PL, no nie wiem, może być ciężko, zobaczymy. Druga i trzecia liga wraz z mistrzostwami i pytam dlatego, bo Ostrowskiego mojego kolegę Saula, chciałbym, żeby też coś wygrał. A, dobrze, rozumiem, no tak, no znaczy, no wiesz, mi się wydaje, że Saul widząc to, jacy gracze już byli w top 12, po prostu stwierdził, że nawet gdyby prawdopodobnie udało mu się dostać, to po prostu no ciężko byłoby wygrać z tymi wszystkimi graczami. No byłeś ty, był Lemes, był Robinson, był Smer, więc no myślę, że tutaj mogła po prostu psycha zrobić przysiad na tak zwaną butlę, no i zrezygnował, nie? Zrezygnował mimo tego, że miał naprawdę piękny, perfekcyjny start. Może czasem tak, też myślę, że dla niektórych graczy właśnie taka druga liga, powiedzmy, PZW by się przydała, bo no mieliby tam trochę łatwiej, tak? Ale no pewnie, dzięki Fir, że zadałeś to pytanie, wezmę to w razie czego też pod uwagę, nie? Dobrze. Dobra, Fir, dziękuję ci bardzo za tą chwilową pogaduszkę. Gratuluję stary jeszcze raz, w razie czego później się jeszcze będę odzywał na Discordzie. No i co? No i dzięki za udział, nie? I za fajne widowisko. Super, również dziękuję. Dzięki. Cześć, do zobaczenia, do usłyszenia. Siema. Dobra, panowie, mam nadzieję, że jesteście zadowoleni z tej chwilowej pogawędki z Firem. Fajnie Fir to też opisał, co się działo, jak działo. Był świadomy tego, że właśnie niebiescy trołowali, ale tak jak mówię, nie? To trzeba też dobrze wykorzystać, nie? I oni to wykorzystali świetnie. Więc nic jak tylko, no tak mówię. Jeszcze raz gratulacje. Pawcio, oczywiście, żeby nie było też, tak zapominam o tobie. Wiem, że Fir też sam tego nie robił, bo tam na pewno się wszyscy elegancko dogadywaliście. Więc Fyn jeszcze raz gratuluję. Pawcio jeszcze raz gratuluję. Arbus gratuluję, że... próbowałeś i walczyłeś. Sylwestro, dziękuję za wspólną grę ze mną, w drużynie z Robinsonem. Również gratuluję Sylwestro. Sylwestro, mam nadzieję, że ci się podobało. Jak widzisz, tak jak mówiłem, tempo w tych gierkach finałowych jest no, bardzo szybkie. Wszystko szybko się dzieje. Jak widzisz, nieraz te sekundy też mają znaczenie. Więc mam nadzieję, że te gierki dały ci bardzo dużo doświadczenia i po prostu wykorzystać to w swoim Warcraftowym gameplayu. Panowie, dziękuję za dziś. Bardzo fajnie to wszystko wyszło. Mimo tego, że nie miałem akurat wyjątkowo gotowy grafik na to wydarzenie. Ale nie grafiki robią wszystko, bardzo pomagają oczywiście.
I dziękuję też VIP-owi, który mi przy tym pomaga, przy tych wszystkich grafikach i tak dalej. No i co? Dziękuję za dziś. Czy jutro będę na streamie? Nie jestem tego pewien w 100%. Może będę. We wtorek powinienem być, ale czy jutro będę? Nie mogę tego obiecać. No i co, chłopy? Do zobaczenia. Siema, trzymajcie się. Dobry wieczór.